Witam Was, docent polskiej imieni browary.pl. Brokracja dzisiaj gości u mnie. Niedawno gościła, był materiał przy okazji opisywania znaczku Piwo Kraftowe, sygnowanego przez PSBR, Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. No i wylądowało tam piwo Brokracji, było próbowane jako trzecie i cóż... No okazało się, że niekoniecznie ta double IPka była czymś, co wywołało we mnie pozytywne wrażenia, ale dzisiaj, mam nadzieję, będzie inaczej. Specjalna okazja, Jerry Brewery, który jak najbardziej jest związany z Brokracją, wysłał taki pakunek, taki shaker, który pamiętam miałem kiedyś w wykonaniu Ale Browaru. Naprawdę, no taki wazon właściwie na kwiaty, takie szkiełko, no ale oprócz szkiełka oczywiście to, co jest najbardziej istotne, czyli Brokreacja idzie w puchę. Pucha napełniona piwem uważonym kontraktowo, bo cały czas Brokreacja jest kontraktem, chociaż już tam zbiórka na browar idzie do przodu w Rekrafcie, tak, w Świętochłowicach. No i te puszki. Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ do tej pory autorem grafik był Filip Kuźniarz. Pozdrawiam Cię, Filipie. Szanuję te grafiki. Koszulka bardzo okej. Natomiast teraz jest akcja Call to Create i Brokracja oddała miejsce na puszkach, jak to się mówi, uzdolnionej polskiej młodzieży. Chociaż nie wiem, czy tam jest cezura wiekowa, czy nie. Ale obecnie te piwa puszkowe zdobią, nie mam tutaj wątpliwości, że zdobią, ponieważ podobają mi się te grafiki, już nie można powiedzieć etykiety, to są naprawdę grafiki, małe dzieła sztuki. No tutaj The Blade z tą naprawdę bardzo fajnie prezentującą się dynamiczną gilotyną. To jest produkcja, już patrzę na ściągawkę Antoniego Kuźniarza, nie wiem, czy to rodzina Filipa, podobne nazwisko, a druga etykieta autorstwa Zosi Zabrzeskiej. Tu już bardziej takie mniej drapieżne klimaty. Przyjemna grafika. Nie będę wnikał, co przedstawia gilotyna, jednak to jest bardziej mój klimat, ale naprawdę bardzo ładnie się te puszki wizualnie prezentują. No dobrze, wizualnie. To, co cieszy oko, w porządku, natomiast fajnie jeszcze, żeby cieszyło podniebienie i nozdrza. Odstawiam wazona, z wazona korzystać nie będę, natomiast Brokreacja jest brandowane szkło jeszcze z dawnych czasów. Właściwie moje ulubione Sensoric od SQHM, od Rastala, z tego, co kojarzę, tak? To jest Rastal? Chyba tak. Sensoric Glass, naprawdę bardzo przyjemne szkiełko. Nie mogę sobie odmówić właśnie zastukania, żeby usłyszeć ten wspaniały dźwięk, a również wspaniały dźwięk zapewne będzie przy otwieraniu puchy. Słuchajcie, obydwa piwa, DDH Hazy IPA i The Blade chmielony Nelson Sauvin i Lemon Drop. Obydwa piwa na drożdżach London Fog. Tak czy nie tak? Tak tutaj Jerry opisywał na tej kartce. Tutaj nie ma takiej informacji. Nie widzę tego. Jeszcze sprawdzimy, czy tutaj się wszystko zgadza. Data 17 listopad 2021, więc pasteryzowane. 15 Plato 5.8, hop rate 20 gramów. Zobaczymy, czy bardziej na goryczkę, czy bardziej na aromat. Tak jest. Dźwięk puchy otwieranej. Po raz pierwszy w przypadku Brokreacji. Jeszcze tak patrzę. Tak, ilustracja Antoni Kuźniarz jest. Już się bałem właśnie, że nie podali, kurczę, że dają grafiki, a nie dają autorstwa. Jest. Na puszce. Informacja chyba nie przyostrzy, trudno. Dobra, lejemy. No, mętność spora,
Tak jest. Zmętnienie naprawdę jest. Barwa złota, piana bialutka, drobna, średnio obfita i wąchamy. Wow! Świeżutki Nelsonik. O to chodzi. Bardzo fajne białe owoce. Winogrono może trochę tak, ale te białe, feria białych owoców. No, bardzo świeży przede wszystkim aromat. Tutaj ten chmiel jest w bardzo dobrej formie. Dobra, zdrówko, brokracji i artystów, którzy pojawili się na puchach. Szukam goryczki. Bardzo delikatna słodkość. Goryczka może troszeczkę bardziej intensywna, ale no umówmy się, na nisko-średnim poziomie. Soczystość przyjemna. Piwo jest gładkie, soczyste. No, jak na DDH, Hazy, IPK, myślę, że wszystkie kluczowe elementy stylu. No, ta goryczka nawet, kurczę, jest trochę bardziej wyczuwalna po bokach języka z czasem. Przyjemnie owocowe. Jeszcze raz, Nelson Sauvin Lemon Drop. Czy ta cytrynka, bo ten Lemon Drop taki właśnie limonkowy, trochę cytrynowy, niekoniecznie. Chociaż może taki element cytrusowej skórki i ta goryczka bardziej się identyfikuje właśnie tutaj pod postacią cytrynowej, cytrusowej skórki. Takie właśnie, taka goryczka w tym typie. Przyjemna ipka. Nawet troszkę po tej goryczkowej stronie. Wcale nie jest smotkawa. Rzeczywiście ta goryczka jest specyficzna, ponieważ ona w pierwszym wrażeniu nie jest zauważalna, natomiast ona się troszkę osadza, ja ją czuję na podniebieniu. Ma taki właśnie specyficzny skórkowy, tak? Tą skórkę cytrusa czuję. No, to jest oczywiście dyskusyjne, co kto lubi. Ja bym wolał, żeby ta goryczka była dość intensywna i króciutka, żeby nie zostawiała takiego posmaku tej cytrusowej skórki. Zostawia, no więc miejcie tego świadomość. Wolałbym, żeby było intensywnie i króciutko, a troszkę zostawia właśnie taki goryczkowy, skórkowy posmak. No dobra, zobaczymy, jak w przypadku drugiego piwa będzie. Za moment. Szkło opłukane, jedziemy z Nude Eye, czyli okotraszki. Kurczę, jakoś tej grafiki nie identyfikuję z okiem traszki. Tak to wygląda. Ale może ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Dobra. Czyli jako taki Nude Eye składnik do eliksiru sekretny, który ma wywołać określone działanie. Zobaczymy. Dobra. Czy chmiel Trident będzie tutaj takim czynnikiem? Czy też Citra? Dobrze znana i przeze mnie bardzo lubiana. Spore zmętnienie. Soczkowa barwa. Na szczęście piana się utworzyła. Generalnie bardzo zbliżone do poprzednika. Parametry identyczne. Tylko inne odmiany chmielu. Bardziej klasycznie, bardziej cytrusowo, lekka żywica. Tak, tutaj już bez tych białych owoców nowozelandzkich klimatów. Tutaj taka klasyczna, oldschoolowa Ameryka. Jest w porządku. Zdróweczko.
Tutaj od razu jest goryczka. Nie tak jak tutaj właśnie, że na początku cicho się skradała, a potem zostawała na podniebieniu. Tutaj od razu czuć goryczkę. Bardzo delikatna słodycz. Jest soczystość. Gładkość też jest wyczuwalna, aczkolwiek ta goryczka jest od razu pierwszoplanowa. No też troszkę na tym języku, znaczy nie tyle na języku, co na podniebieniu. To jest właśnie ciekawe, że ona się nie osadza na języku, tylko na podniebieniu. Specyficznie. Dwa piwa, które spokojnie można polecić. Czy jest porównanie do najlepszych polskich Hazy IPA? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że pod względem wizualnym jak najbardziej, bo puszki prezentują się naprawdę świetnie i te grafiki, mam nadzieję, że akcja Call to Create, jak wejdziecie sobie na brokreacja.pl, Call to Create, popieram naprawdę takie akcje, takie otwarte przedsięwzięcia z możliwością uczestniczenia ludzi młodych, artystycznie uzdolnionych. To jest super sprawa, więc tutaj naprawdę polska czołówka, jeżeli chodzi o grafikę. Jeżeli chodzi o smak, troszkę do dopracowania jest. Mam wrażenie, że tutaj też ta goryczka jest bardzo podobna jak w tym piwie, czyli zalega na podniebieniu. Tak jak mówię, goryczka ma być intensywna i króciutka. Tutaj jednak troszkę jest zalegająca, więc to jest kwestia do poprawy. Myślę, że pod względem tekstury, pod względem świeżości aromatu, pod względem intensywności aromatu jest bardzo ok. Jedyna kwestia do poprawy, długość i charakter goryczki. No więc panowie z Brokreacji, gratuluję wejścia w puszki i bardzo jestem ciekaw kolejnych kreacji polskich artystów. Zdróweczko!